Robert, słuchaj, mówimy wciąż o tej sprzedaży. Mówimy o tym, że należy poszukiwać tych klientów. Przecież to jest kupa pracy. Narażeni jesteśmy jako sprzedawcy na ciągłe zniechęcenie, na ciągłe odmowy, na permanentne robienie tych samych rzeczy, czyli wszystko to, z czym musi sobie radzić sprzedawca. A przecież na rynku mamy rozwiązania marketingowe, automation. Dobrze zrobiony marketing napełnia nam lejek lidami sam. Przychodzą do nas klienci, nie trzeba im nic sprzedawać, oni sami chcą kupować. Powiedz mi, czemu tak ciśniesz na tą sprzedaż zamiast po prostu wykorzystać ruch przychodzący? A wiesz, bo jestem taki staroświecki i konserwatywny. Tu by można było różne rzeczy przytaczać, które przez lata, przez tysiące lat się nie przeterminowały. Może nie będę w to wchodził, ale kto chce, to będzie wiedział, co mogę mieć potencjalnie na myśli. Są takie pewne prawidła, które się nie zmieniają. Ja stoję na takim stanowisku, które. Myślę, że mogę spokojnie potwierdzić wieloma przykładami, nie tylko moich klientów i moich własnych, tylko też tego, co obserwuję, że stara dobra sprzedaż bezpośrednia nie może być według mnie zastąpiona jeden do jednego niczym. Po prostu to, co sprzedawca ma wykonać fizycznie, nie jest tym samym, co powiedziałeś przed chwilą, tak? Czyli napełnienie lejka, marketing automation i tak dalej, i tak dalej. Ja się w pełni zgodzę z tobą, że to nie jest to samo. Pytanie, czy tego nie można po prostu zastąpić, bo jeśli popatrzymy sobie na efektywność działań firmy, nie jednego handlowca, tylko firmy jako całej, bo bądź co bądź z punktu widzenia właściciela istotny jest przerób, a nie to, czy sprzedawca lub marketingowiec, wiesz, no, jest w stanie wykorzystać swoje tradycyjne umiejętności. No, nie? No bo to gdzieś tam jest wtórne i służy osiąganiu założonych celów. No to jeśli sobie na to w ten sposób popatrzymy, no to przecież marketing automation zapełni nam lejek, wiesz, tysiącami lidów, a ten biedny sprzedawca bezpośredni, on naraz jest w stanie rozmawiać tylko z jednym klientem i tego nie przeskoczymy. To gdzie tu ta wartość? Bo No wiesz, to właśnie, jest nieoczywiste. To nie jest oczywiste i trzeba by sobie zadać pytanie, czy faktycznie w biznesie i sprzedaży ważny jest przerób czy urobek. Nie, bo ja raczej stoję na stanowisku, że przerób nie jest aż tak istotny jak urobek, w cudzysłowie mówiąc. I tutaj prawdopodobnie rozbijamy się o różne definicje tych samych znaczeń. Być może. Tak, bo tu są pewne różnice, zaraz pewnie i od razu dojdziemy. Przeskoczyłbym, słuchaj, bo rozmawialiśmy jeszcze, wiesz, poza anteną o określeniu pod tytułem lead. I myślę sobie, że to jest dobry moment, żebyś wyjaśnił różnicę pomiędzy definicją leada w sprzedaży a w marketingu, przynajmniej takie tradycyjnie rozumiane definicje. No właśnie, ale zanim to zrobię, to słowo jeszcze o efektywności, wiesz, Dawaj. Bo jeżeli ostatnio jeden z klientów zadał mi pytanie podczas warsztatu, co to jest efektywna sprzedaż, dlaczego ja o tym mówię efektywna. No i teraz właśnie jednym z elementów tej efektywności jest to, że realizujesz swój cel bazując na mniejszej próbie. I teraz patrząc przez pryzmat marketingu i nazewnictwa tego lead właśnie dla sprzedaży, dla marketingu, to wydaje mi się, że występuje dosyć duża dysproporcja w rozumieniu tego słowa albo wręcz to słowo niewłaściwie zastosowane w sprzedaży robi więcej szkody niż pożytku. I pozwól, że przytoczę taki przykład z życia, że tak powiem. Ostatnio pracuję z jednym z klientów, który realizuje swoje projekty na bardzo niszowej grupie, na bardzo niszowym targecie. To jest target producentów bardzo wysoko wyspecjalizowanych, w związku z tym jest to, można powiedzieć, nisza, która liczy się co najwyżej, może w setkach na świecie. No jakby tak popatrzeć na przez pryzmat całego świata, może trochę więcej, ale generalnie jest raczej setki, nie tysiące na świecie. No i od kilkunastu lat ta firma zmaga się z problemem sprzedażowym. Znaczy coś tam nie idzie, nie wychodzi, pracują wciąż z tymi samymi trzema czy czterema klientami, z którymi pracują od samego początku przez te kilkanaście lat. I ostatnio zabrali się za sprzedaż w sposób taki, jak właśnie powiedziałeś. No jak to? Przecież wszyscy korzystają z narzędzi, wszyscy korzystają z generowania leadów. To trzeba to zrobić już. No przecież zrobimy to i nagle będziemy mieli tutaj sytuację, świetlaną drogę do wspaniałej przyszłości. I zrobili to. I teraz opowiem wam o efektach. Efekt jest taki. Pracowali przez kilka miesięcy z firmą zewnętrzną, nad tak zwanym generowaniem leadów. Ta firma przemieliła w cudzysłowie, czyli ten przerób, o którym wspomniałeś, 2000 kontaktów. Przed chwileczką wspomniałem o tym, że to jest dosyć nieduża nisza, a tutaj mamy 2000 kontaktów. To już nam sugeruje, czy te kontakty były właściwe.
To trwało kilka miesięcy. I teraz na koniec dnia jest pytanie o konwersję. Ile z tego było biznesu? No i na sali jedna z osób mówi jeden deal, a druga się odzywa, ale dla naszego partnera. Czyli można by powiedzieć, że z tych 2000 nie było nic. Natomiast już pomijając to, że to było 2000 i niska konwersja, to wyobraźmy sobie jeszcze albo weźmy pod uwagę jedną rzecz. Jak dużo czasu firmy w cudzysłowie mamią się tym, że coś z tego będzie, płacą za to, w tym czasie nie robią innych rzeczy. Skupiają się na tym, żeby dobrze opisać tam dla firmy zewnętrznej, jak ten lead ma wyglądać. Te firmy to robią, oni im za to płacą, mija kilka miesięcy, to wraca i nic z tego nie ma. I teraz wydaje mi się, że problem jest, tkwi w definicji. Dlatego, że w marketingu leadem jest osoba. Osoba, jej adres mailowy, być może jej numer telefonu i to jest lead. Natomiast sprzedaży bezpośredniej, konsultatywnej, nietransakcyjnej, kompleksowej, wszystkim w takiej sprzedaży, o której teraz mówimy, leadem jest coś zupełnie innego. Leadem jest człowiek z konkretnej firmy na konkretnym stanowisku, będący w określonej sytuacji, która pozwala nam na to, żeby myśleć wspólnie o tym, że jakiś jego problem, który występuje, możemy wspólnie rozwiązać. No i teraz przyłóżmy to, co teraz przed chwilą powiedziałem, do imienia, nazwiska i maila. To są całkowicie dwie różne rzeczy. Czy widzisz, właśnie ja nie do końca się tu z tobą zgodzę, że to są dwie różne rzeczy, bo to tak naprawdę to, o czym mówiłeś w kontekście sprzedażowym, można pewnie nazwać bardziej jako lead kwalifikowany, nie? Czyli po prostu na następnym etapie tego lejka marketingowego czy sprzedażowego. No nie? Czyli gdzieś tam jest to kolejny etap, bo z drugiej strony, jeśli weźmiemy sobie pod uwagę działania prosprzedażowe i nawet znajdziemy listę firm, do których chcielibyśmy się dostać, to tam też musimy namierzyć decydentów. Czyli ten pierwszy etap to jest w ogóle taki sam, można powiedzieć, nie? A jeśli właśnie nie do końca. No to ale dawaj. Przepraszam, skończ myśl. Chodzi mi o to, że ta efektywność, o której mówiłeś na początku, czyli uzyskiwanie tych samych efektów na mniejszej próbie, pewnie to też bardzo mocno zależy, ile wysiłku musimy włożyć w pozyskanie tejże próby. No bo jeśli my osiągniemy wyniki przy porządnej sprzedaży, przy działaniach prosprzedażowych na, nie wiem, 10 lidach czy 10 klientach już w tym momencie, a w przypadku automatyzacji marketingu osiągnęlibyśmy to nawet na 100 razy większej próbie, tylko że pozyskanie tej 100 razy większej próby przychodzi nam totalnie bez wysiłku i wykonując jeden raz jakiś zestaw działań, to być może warto. Tylko znowu podałeś przykład firmy, której no, liczba klientów jest tak mała, że pewnie w okolicy polskich granic moglibyśmy ich policzyć, tych potencjalnych klientów na palcach dwóch rąk. No, no więc nawet w Europie jak mamy wysycenie pełne, to wciąż jest tego niewiele. Nie? No właśnie. I teraz tutaj nie mamy możliwości dać działania statystyce, to muszą być po prostu działania celowane. Myślę, Tomek, że generalnie to jest też kolejny mit. Powiedziałeś o jednej rzeczy. Możemy to zrobić właściwie bez żadnej dodatkowej pracy. To nie jest prawda. Okej, sprzedawca tej pracy nie wykona. Faktycznie, sprzedawca jej nie wykona, ale wykona ją ktoś inny. My za to zapłacimy, minie czas. Więc gdyby patrzeć przez pryzmat całego obrazka, czyli firmy, to nie jest tak, że to się dzieje just like that, nie? Tylko ktoś inny musi wykonać jakąś pracę. I teraz jest pytanie, czy ta praca przynosi efekty. Podam drugi przykład. Pracowałem z firmą, która po bardzo głębokiej analizie swojego portfela klientów, tych już obsługiwanych, kiedy przyjrzała się im naprawdę dokładnie, okazało się, że ze 100% klientów, których obsługują, w cudzysłowie mówiąc, spojrzeliby tylko na 20%. Jakby mieli obsługiwać tą całą resztę, idąc do nich i decydując, czy będą z nimi pracować, to by tego nie zrobili. Ale niestety obsługują ich dlatego, bo oni kiedyś do nich przyszli, a oni kiedyś przystali na współpracę z nimi. I tak już zostało, jak w tym filmie, że się pamiętam, to chyba byli chłopaki nie płaczą, nie? Że wzięliśmy to dziecko z porwania i tak już zostało. Nie? I teraz w związku z tym pytanie zachodzi takie, czy działania, nieprzemyślane działania na poziomie generowania leadów nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której będziemy robić rzeczy, których nie do końca byśmy chcieli robić. To jest kolejne niebezpieczeństwo. Zdecydowanie i bardzo się cieszę, że w końcu dotarliśmy do rzeczy, która mnie przekonuje. Nie? No bo tak, i jeszcze powiem o jednej rzeczy i mam nadzieję, że też cię przekonam, bo ja się tu z tobą w 100% zgadzam. Jeżeli potraktujemy generowanie leadów jako element procesu sprzedaży, to na samej górze może faktycznie to być człowiek z imienia, nazwiska i z mailem. Natomiast tak czy inaczej, ja uważam, że w sprzedaży konsultatywnej, takiej celowanej, niszowej,
to za dużego efektu nie przyniesie, bo przecież jeżeli wykonamy pracę taką, żeby dotrzeć do człowieka XYZ o określonym stanowisku i mieć do niego maila, to dlaczego lepiej nie jest do niego zadzwonić i zadać mu te wszystkie pytania, o których powiedziałem wcześniej, żeby móc tego leada zakwalifikować, zamiast karmić go jakąś automatyzacją, pop-upami, jakimiś różnymi rzeczami, które on ze strony internetowej przyjmie. Przy sprzedaży transakcyjnej, sprzedaży bardziej takiej masowej, nawet w B2B, bo jest taka możliwość, że możemy masowo coś sprzedać B2B, to może mieć większy sens. Kiedy mamy sprzedaż, gdzie firma z firmą, w sensie człowiek, przedstawiciel firmy z przedstawicielem drugiej firmy, rozwiązują jakiś konkretny problem tej firmy i on nie jest specyficzny, nie jest powtarzalny, no to ciężko sobie wyobrazić, że możemy to zrealizować za pomocą generowania leadów właśnie w taki sposób, jak tutaj od początku rozmawiamy, tak? Czyli duża ilość i liczymy konwersję. Tak, tak. Myślę sobie jeszcze jedną rzecz, bo to, o czym ty powiedziałeś teraz, czy w końcu niby ja po tym powiedziałem, gdzie z marketingu pozyskujemy leady, nad którymi pracujemy sprzedażowo. Myślę sobie, że tutaj mamy gdzieś coraz bliżej tego złotego grala, czyli po prostu dzięki działaniom marketingowym jesteśmy w stanie, czy my jako ludzie, czy my jako firma, być bardziej rozpoznawalni i gdy komunikujemy się już bezpośrednio później z wybranymi przez nas osobami, czyli leadami w kontekście sprzedażowym, jest większa szansa, że oni po prostu będą chcieli z nami porozmawiać. A jeśli będą chcieli z nami porozmawiać, wskakujemy w nasz proces sprzedaży, który jak za rączkę nas poprowadzi dalej. I to jest kwestia celowości. Jeżeli celem jest coś, co można nazwać po angielsku brand awareness albo pracę nad rozpoznawalnością naszego brandu czy naszej marki, to super. Jeżeli tak będziemy traktować lead generation. Natomiast jeżeli w sprzedaży B2B będziemy traktować jako sposób na pozyskanie szans sprzedażowych, to jest to według mnie mit i nie przyniesie to takiego efektu, jaki sobie na początku firma czy ci decydenci wyobrażają. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz, żebyś podsumował tutaj, bo mówimy cały czas o poszukiwaniu tych potencjalnych klientów i niezależnie od tego, czy my będziemy walczyć z tym, żeby w ogóle nie korzystać z działań marketingowych i pozyskiwać wszystkich ręcznie, czy też korzystać z tych takich leadów przedsprzedażowych, jakbyśmy to mogli nazwać, pozyskanych dzięki kampaniom, to jednak mimo wszystko musimy mieć gdzieś no, kryteria, w oparciu o które będziemy tych ludzi poszukiwać. A tu byśmy się cofnęli do naszych rozmów o value proposition, więc Robert, proszę cię w kilku słowach, o co w tym wszystkim chodzi. No właśnie, i tu jest kolejna różnica, ponieważ jeżeli mówimy o value proposition w rozumieniu czysto marketingowym, to jest właśnie określenie osoby, persony, jak to się mówi, gdzie ona bywa, jak ile ma lat i tak dalej, i tam próba docierania do niej z różnymi treściami. Natomiast w podejściu tym, o którym my mówimy, sprzedaży B2B, takiej, o której mówimy, to value proposition jest zdecydowanie szersze. I teraz początkiem tego value proposition jest określenie, komu nie będziemy sprzedawać, czyli jak ma nie wyglądać firma, jak ma wyglądać firma, do której nie chcemy sprzedawać. Dzięki temu wiemy, do kogo chcemy sprzedawać. I teraz druga rzecz. Jeżeli określimy sobie, jak wygląda ta firma, do której chcemy sprzedawać, jaką ma charakterystykę, po czym poznamy, że to jest taki rodzaj organizacji, do której chcemy pójść, to określamy sobie tę osobę, z którą będziemy rozmawiać. I uwaga, jeżeli to wszystko już mamy, to my fizycznie udajemy się do tych ludzi i do tych firm, a nie czekamy, aż oni do nas zapukają, bo mogą zapukać inni. Jak było to na poprzednim tym przykładzie firmy, która miała 80%, w cudzysłowie mówiąc, niechcianych klientów. Mało tego, ci, którzy chcielibyśmy, żeby do nas zapukali, być może do nas w ogóle nie trafią. Dokładnie. A szczęściu, jak wiemy, trzeba troszkę dopomóc. I to nie tylko w sprzedaży. Nie? Czyli w zasadzie, Robert, na koniec jeszcze podałeś hinta, który jest dość istotny. Tak? Czyli co zrobić? No, zastanowić się nad tym, kogo chcielibyśmy pozyskać jako firma i nie liczyć na to, że ktoś po prostu przyjdzie, a my go łaskawie obsłużymy, bo w ten sposób ze sprzedawców zamieniamy się w ekspedientów na kasie Biedronki, a nie do końca chyba o to nam chodzi. Tak myślę i zdecydowanie wiele razy mam w projektach takie, kiedy realizuję projekty, takie powiedzenie, że zamieniamy dział obsługi, przepraszam, dział ekspedientów, tak? W sensie sprzedawców takich ekspedienckich, dział sprzedaży w rozumieniu takim, że to my idziemy do klienta, a nie czekamy, aż on do nas przyjdzie. Tak jest. To się bardzo często zdarza. No i jest jeszcze tego efekt uboczny, który nas bardzo mocno interesuje, bo jeśli pracujemy z klientami, którzy nie są z naszego obrazka, najczęściej współpraca ta efektywność ma na niższym poziomie, czyli my się więcej narobimy, klienci są mniej zadowoleni i mamy troszkę wyższy poziom stresu, a z kolei, żeby zbudować portfel pożądanych klientów, potrzebujemy trochę tego spokoju ducha,
No i oczywiście pieniądze na to, żeby za nimi pochodzić, prawda? Więc to też nie jest tak, że my z dnia na dzień możemy rzucić wszystko i zacząć Zdecydowanie. poszukiwania. Na dzisiaj kończymy. Bardzo Wam dziękujemy za uczestnictwo w tych naszych obradach. Mamy oczywiście hashtag, który prawdopodobnie już wszyscy kojarzą, ale jak ktoś ogląda nas po raz pierwszy, no to należy wpisać hashtag przestań wreszcie sprzedawać z polskimi znakami i wtedy będzie można znaleźć te wszystkie odcinki, które tutaj już no, od jakiegoś czasu nagrywamy. Będzie też można trafić na stronę książki, która ma ten sam tytuł. No i myślę, że dowiedzieć się różnych rzeczy, które ja z Tomkiem tutaj staramy się przekazać na temat efektywnej sprzedaży B2B. Dokładnie tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.